wyrwać! Co tu się dzieje? Panie, moja córka! Pomóżcie! Moi ludzie muszą się od czasu do czasu zabawić. Albo robią się nerwowi. Ty. Nie ma mowy. Nie pozwolę na to. Tak myślałem, że tym się to skończy. Brać go! Dawaj, na pewno nie dacie rady. Starczy tego domu. Zbój na zbóju, grasanty, kurwie syny. Kurwie syny, dokładnie. Mało z nich zostało, ale tak to jest, jak się zadziera z Wiedźminem. Co się stało w buzie? Wiedźmin, witaj. Barona nie ma. Wyjechał dla żony z Nahora szukać. Wiem. Widziałeś, co się dzieje na Podzamczu? No co? Baron zostawił mi dowództwo. Dokazałem ludziom porządek. Zamiast tego kradną i mordują. Bo to jest nowy porządek. Czy ci się to podoba, czy nie? Oj, sierżant, sierżant. Białowłosy, myślisz, że w banie czekasz radę 40? No dobra, to trzeba trochę wziąć, żeby w tym Kermur trochę sprzedać temu Kowalowi. Barbur Brzuszek! Dzięki wielkie za followa. Witam na kanale. Witam serdecznie. Dobra, to co my tu sprzedamy? To na pewno... tego sprzedać trzeba.
Jak widzicie, trochę się tego nazbierało, więc trzeba się trochę tego pozbyć, żeby odzyskać tą kasę wydaną u tego zbrojmistrza tam na Skellige. Zostało trochę po pierwszym przejściu gry, więc. A nie chciałem części sprzedawać, bo wiele rzeczy później się przydaje, albo żeby sprzedać, bo na przykład kupcy już nie mieli kasy i tak dalej. Ale też przydają się później, bo na przykład, nie wiem, jakieś składniki są potrzebne albo coś, więc. Więc zawsze lepiej mieć to pod ręką. Dobra, starczy. Barbur Brzuszek. Zajebiście śmieszną masz ten. Masz ksywę. Jaka jest jej geneza? Możesz tam powiedzieć? Jeśli wolno usłyszeć. Dobra, to teraz znowu się przeniesiemy na Skellige, sprzedam to i później może trochę zrobimy misji z poszukiwaniami rynsztunku. Myślę, że już. Nic nie mamy, zlitujcie się, panie, nie róbcie jej krzywdy. Trzeba chyba trochę mordobić znowu. A tak na rozgrzewkę. No to akurat się domyśliłem. Ale śmieszna ksywa. Gdzie pieniądze, jak nie chcecie mówić po dobroci? Nie, proszę, nic nam... Panie, pomóżcie! Nie wtrącę się. Zostawcie ich w spokoju. A tobie co do tego? Nie będę spokojnie patrzył. To nie patrz. Jeszcze tu jesteś? Ej, brać go! Kurwa, mać! Razem! Przeszła ci ochota? Dzięki, panie. Nie wiem, ktoś ci, ale dzięki. Oni by nas jak świnie pozażynali. Kurde. Geralt, jednoosobowa drużyna A. Dobre, dobre. Fajne masz poczucie humoru. To
To jest fajna sprawa. Dali się kurwa oklepać jak nowi gradzkie dziw. Bogowie skarali mnie taką kompanią. Wiedźmak z nimi tańcował. A ten wiedźmak to skąd się wziął? Dobra, to czas na Skellige. Dobra. Wedle słów Yennefer z Wengerbergu, na Skellige... Jakby co, to poczekajcie, zaraz wracam. ...eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Dałbyś mi spokój, co? Dałbyś mi spokój, co? Dałbyś mi spokój, co? Thank you.
Okej, jestem. Musiałem jedną rzecz ogarnąć. A, dzięki, że czekaliście. I najlepsza broń na nic, gdy słabe ramię ją dzierży, prawda? No, bo to trzeba odzyskać kasę. Chcesz coś kupić? Nie, sprzedać. Pokaż mi swoje towary. Bo trochę za dużo tego nabrałem. Zabraknie mu kasy chyba, żebym mógł sprzedać to wszystko. Sprzedamy to, co cięższe. A właśnie, przecież mogę u niego kupić te glify. Ma Irden większy, Gwen. O, pięknie. Dobra. Nam się szybko zwróci. Igni też może być. Dobra. Czy ta sama zbroja ma 1300 jest? Barbur Brzuszek, wiesz co? Wiedźmina gram od maja. To już jest, teraz gram drugi raz, to jest New Game Plus. Na najwyższym poziomie trudności. Przeszedłem Wiedźmina, to długo przechodziłem za pierwszym razem, bo zacząłem pod koniec maja, a przeszedłem pod koniec stycznia, ale to wiesz, wiadomo, że czasami człowiek ma ograniczony czas i tak dalej. No, całkiem sprawnie nam to poszło. Wiesz co, grałem w dwójkę. Tylko dwójki nie przeszedłem, na Xboxie 360. Zresztą teraz zamierzam nadrobić tą zaległość, bo teraz Wiesiek jest... Bo ja gram na konsoli, na Xboxie 360. Tfu, na Xboxie One. Ale mam w wersji cyfrowej Wiedźmina dwójkę z Xboxa 360. A teraz jest taka opcja, że działa wsteczna kompatybilność, czyli jeśli masz grę z poprzedniej konsoli Xbox z Microsoftu, no to możesz ją uruchomić na tym, na Xboxie One i grać. Ostatnio nawet robiłem stream. Tylko akurat tam w poprzednich transmisjach nie zapisało się, ale chyba przedwczoraj bodajże. Ale zapisało się z tytułem Wiedźmin 3, tak? Muszę to zmienić tam. Bywaj. Dobra, muszę pamiętać o tym zbrojmistrzu, kurde, bo czasami jest problem, że nie mają kasy albo strasznie słabe ceny dają, a ten właśnie daje niezłą kasę za te wszystkie te. Dobra, to zaczynamy poszukiwania. A, rynsztunek szkoły Gryfa. Dobra, to pójdziemy na początek, tak po levelach będziemy szli. Najpierw rynsztunek Gryfa. Ale to chyba nie będzie na Skellige. Zaraz sprawdzę. No właśnie. Zaraz zobaczymy, gdzie trzeba się przenieść.
ładne miecze, ale wolę solidny toporek. No! Wiesz co, zagrałem w Wiedźmina 2, bardzo mi się spodobał, tylko dopadł mnie wirus takiego właśnie niekończenia gier, tak? Dochodzisz do pewnego momentu, zrobisz przerwę i jak zrobisz przerwę zbyt długą, to później jest ciężko wrócić do danej gry. Kurde, nie wiem czy wy tak macie, ale ja czasem tak mam. No ale teraz na szczęście mogę nadrobić te zaległości i zamierzam Wiedźmina 2 przejść. Dobra, to gdzie teraz musimy iść? Nowigrad! No proszę. Mefix, znowu... Co ty znowu z tym niedźwiedziem, kurde? Mnie się niedźwiedź średnio podoba, wiesz? Mówię ci szczerze. Taki długi płaszcz, kurde, wygląda, kurwa, Geralt jak łowca czarownic. A, to tutaj jest. No dobra, no to idziemy tutaj. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona. Dwójkę, cztery razy? No mam nadzieję, że też przejdę co najmniej dwa. Wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Nie, bardzo fajna gra jest. Ostatnio zacząłem grać, tylko na początku miałem straszny problem z interfejsem, żeby przerzucić się, wiesz, z trójki na dwójkę, bo to jednak jest kompletnie inny interfejs, no dodatkowo walka też jest jednak inna, tak? Wiesz, eliksiry możesz pić tylko w trybie tam medytacji jakby, no nie, i tak dalej, więc troszeczkę jest mniej. Według mnie zbroja wilka też jest dobra, bo ma bardzo szybką regenerację tej adrenaliny. Słuchajcie, dajcie mi 5 minut, bo muszę ogarnąć kurze w mieszkaniu. Dwa, trzy razy. No i ścieżka Jorveta mi się bardzo podoba. Nawet mam fajny taki album z tym, z całym jakby opisem całej tej. No to harpia. Nie zostawiła, dobra. Powinieneś, bo właśnie trzecia część jest naprawdę fajna. Powinieneś. Gdzie ona zostawiła to? A, tu są te jej flaki. W tym wypadku pióra. Dobra,
Mam do was prośbę. Jeśli możecie, to zaczekajcie chwilę. Muszę tylko szybko ogarnąć. Myślę, że w 5 minut się uwinę i za 5 minut wracam, dobra? Więc jak tam chcecie, to zróbcie sobie herbatkę albo coś takiego. Vapemate, zgadzam się z tobą w 100%. Dokładnie, idealnie żeś to ujął. Wiedźmi trójka to jest arcydzieło. Genialna gra. Dobra, za 5 minut maksymalnie wracam, dobra? To do zobaczenia. Na chwilę zrobię przerwę w tym streamie, więc jak możecie, to zostańcie. Poczekajcie.
O, dobra, jestem. Trochę dłużej zaszło, ale musiałem jeszcze wziąć leki i tak dalej. Dobra. Tu jedziemy. Kurczę, to jakiś potworek jest. Co to będzie? Widłogon chyba. Widłogon chyba, tak mi się wydaje. Widłogon to będzie... Drakonit. Dobra, wezmę na wszelki wypadek wilgę, wypiję. Dokładnie, dokładnie. Sorry, że musieliście dłużej czekać chwilę. No dobra. O, miejsce mocy. Super. Pytanie, czy da się to jakoś zejść fajnie? Czy trzeba skok wiary zrobić? Dobra. Spróbujemy, może uda się zrobić skok wiary. Leap of Faith. Koślawo to wyszło, ale się udało. Jakie spokojne morze jest. Zero ruchu.
kurwa, gdzie oni spierdolili? Dobra, weźmiemy orkę, eliksir. No, widoki są zajebiste. Dwa, wątek fabularny. Myślałem, że głównego wątku fabularnego nic nie przebija. Okazało się, że jednak dodatek, ten serce z kamienia, jednak kurde, udało się. Już nie wierzyłem w to. Ale jednak się udało przebić. Podoba mi się też to, jak zbalansowana jest gra, naprawdę, kurczę, udało im się to zrobić niesamowicie. No i czas gry, kurde, no. Mnie zajęło 320 godzin, 300 godzin, żeby... 330 godzin, żeby przejść podstawkę, tak? Z szukaniem wszystkiego, lizaniem ścian, załatwianiem wszystkich znaków zapytania i tak dalej. Okej, może w pewnych miejscach się tam bawiłem za bardzo, albo może nie włączyłem pauzy i tak dalej. Ale nie zmienia faktu, że po prostu jest grania, jest po prostu od groma. Magia to miejsce mocy. Normalnie 320 godzin ze wszystkim. Odkrywanie znaków zapytania na Skellige trochę zajmuje czasu. Zwiększymy moc Gwen o 10% i regeneracja wytrzymałości w walce będzie się przyspieszy. Dobra. Okej. Aj, prawie. To było dobre. Thank you.
powinno być wejście. Tyle to zajęło, naprawdę. Ze wszystkim, z wyszukiwaniem wszystkiego i tak dalej. Wszystkiego i wszędzie. Dlatego fajne jest New Game Plus, że już większość rzeczy ma się, tak, i cała reszta idzie szybciej. Kurde, ile pancerzy tutaj jest. Nie, gra jest genialna. Bez dwóch zdań po prostu, nie ma co... nie ma co nawet nad tym się zastanawiać, to jest po prostu oczywiste. I niech za jej jakość posłuży to, że na przykład... Sorry, ale mam jakoś sucho w gardle. Chory jestem. Wiele osób, które nie gra, normalnie nie gra w RPGi, tak jak na przykład Red Bull, taki, jeden ze streamerów, których też często oglądam, sam się przyznał do tego, że normalnie by nie zagrał w RPGa, ale po prostu Wiedźmin jest tak dobrą grą, że no, po prostu chciał zagrać i się wciągnął i teraz przechodzi trzeci raz. Najpierw przeszedł za pierwszym razem, później za drugim razem New Game Plus, teraz gra jeszcze raz od nowa na najwyższym poziomie trudności, no więc to świadczy o jakości gry, tak? Też mam jednego kolegę, który też nie jest wielkim fanem RPGów, a jednak Wieśka kupił sobie i przeszedł. Wiesz co, Barbrzuszek, dla mnie Wiedźmin to jest jakby przykład gry stworzonej... Może to jest truizm, tak? Ale to jest gra stworzona dla graczy, tak? Tutaj to, co oni zrobili, to tak, był darmowy DLC. To jest fajne, tak? Chwali się im. Ale no, spójrzmy na jakość dodatków. No kurwa, no to jest po prostu jakość tego pierwszego dodatku jest powalająca, tak? Dodatkowo, no zobaczcie, kupujesz grę, załóżmy przy premierze, 200 parę wydajesz złotych. Ile masz zabawy? Kilkaset godzin? No kurde, no stosunek ceny do jakości gry i do tego, ile masz grania, porównując z innymi grami, który kurwa skończysz w 6 godzin, porywak do 10 i co, odkładasz na półkę? No to sorry, no to w tym momencie Wiedźmin to jest po prostu... O proszę.
to w tym momencie Wiedźmin to jest po prostu, nie wiem, gra mega wywalona w kosmos, no. Jakościowo. Nie, wracaj, Grant. Czekajcie, zapalę światło, już ciemno, kurde, jak w dupie. Diablo 3 w 6 godzin? Nieźle. Te spodnie są nawet dobre. Ale mają tylko jeden duży mankament, nie mają slotów w ogóle, kurde. A właśnie, miałem stawić Quen, glif Quen do tego. Do tych rękawic. Nie wiem, czy to do rękawic rzucić, czy do pancerza. Nie, no da się grać tak 6 godzin bez przerwy. No. Takie coś, taką ilość godzin to jeszcze idzie. Gorzej jest 24 godziny. No już 12 godzin bez przerwy, bez wstawania, to już jest ciężko. 6 godzin to jeszcze się przeżyje chyba. Gdzieś tu musi być ten skarb cały. Z trójką tak, z dwójką to nie wiem, czy bym wytrzymał. Nie mówię, że zła, ale jednak no kurczę. Zastanawiałbym się. A, tu po tej drabinie jeszcze można wejść, zapomniałem. Tak. Legendarny srebrny miecz gryfa, dobra.
Okej. No to już mamy ogarnięte. Wiesz co, Mefix, mam taki plan, żeby zrobić 24-godzinowy stream z Wieśka. Dobra, idziemy dalej. Dobra, trzeba przeczytać te zapiski, co znaleźliśmy tego rzemieślnika. Nie to. Co my tu mamy? Okej. Okay. 1900, tak? Dobra. Tu jest ten grobowiec. Dobra. To my sobie pójdziemy do... Dobra, to skoczymy na rynek do Nowigradu, żeby opylić trochę tego siuwaksu. Szczerze mówiąc, to nie wiem, o czym mówicie, bo ja to w pecetowe gry to jestem tak zielony, kurde, jak... jak nie powiem kto, naprawdę. Znaczy, słyszałem o tej grze Metin, nawet... że niby popularna jest, ale... Właśnie, zielarz. Zajdziemy do tego zielarza i zobaczymy, czy on przypadkiem nie ma tych schematów na te glify Gwen i Axie i tak dalej. Co tam? Gówno, nic nie ma. Coś mi się wydaje, że trzeba będzie iść do tego krasnoluda, zielarza. Bywaj. Tego, co jest na... jakoś tak na wschód od Xenwurtu. Ojej, jakie tam ociężały, Geralt, teraz wszystko przyciążenie. Dobra, sprzedamy to i dalej idziemy szukać tych ekwipunków. Zła sława się za człowiekiem ciągnie. Ależ się zdenerwowałam. Ha, klient. Miecze pierwszego sortu. Pokaż mi. Lubię tego zbrojmistrza, bo on zawsze ma kasę. Odczeka się trochę i znowu ma jakieś zasoby, bo ten, który jest tam przy tym targu jakby rybnym, przy porcie, to kurde, ten to zawsze jest bez kasy, prawie. A mam do was pytanie, używaliście do czegokolwiek pergaminu? Czy on był kiedyś przydatny do czegokolwiek? Bo ja nie wiem właśnie.
Pokaż mi swoje towary. A, Jakubek, ostry, wyostrzony humor. Żeś wyskoczył z ciemności. Nie znałem tego tekstu. Powiedziałbym, że żeś pierdolnął jak dzik w sosnę. Ale no, nie wiem jak bardzo zielone jest gówno noworodka, ale no dobra, zaufam ci. Tego się trzeba pozbyć, bo to najbardziej waży, kurde. Te pancerze, kurde, ile one ważą. Zostawiamy go? Wygląda ciekawie. Czego sobie nie przypominasz, Mefix, bo nie zrozumiałem. Myślę, że do wakacji zbierze się większe grono oglądających, mam nadzieję. I myślę, że udałoby się zrobić taki stream. Zaraz, co ja chciałem sprzedać? A, o pergaminy ci chodzi. Okej, dobra, dzięki. No cóż, Jakubek, no na PC-cie nie grałem, więc nie czaję tych klimatów. Znaczy, po prostu nie grywam na PC-cie, tak, w gry ogólnie. Ja jestem jak Red Bull, konsola i tyle. Zresztą jesteśmy prawie w tym samym wieku, tam jest chyba różnica między mną a Red Bullem jednego roku, więc to jest to same pokolenie. Kurde, ta zbroja wiedźmińskiego cechu żmij ma jeden duży plus. Ona ma plus 40% odporności na obrażenia zdawanych przez potwory i żywioły. I to jest, kurde, coś, co naprawdę dużo daje. Więc dopóki nie będę, chyba dopiero jak zdobędę jakiś legendarny mistrzowski pancerz jakiegoś cechu wiedźmińskiego, to dopiero zmienię. To sprzedamy. To też słabe. Dobra. A zobaczymy, czy tą zbroję można rozwalić. Welcome, Big Boss. Sztaba stali? Dobra, przyda się. Pokaż mi swoje towary. A wiesz co? Jak znajdę tego kota, to może tym razem będę w kocie przychodził, bo wcześniej jak zdobyłem już te najlepsze rysztunki, to grałem właśnie, przechodziłem chyba w niedźwiedziu długo, a później przechodziłem w tym, w wilku już finalnie. Bywaj. Dobra. Poszukiwania, rynsztunek gryfa. No to zapierdzielamy. Uważaj!
Geralt jak Ezio Auditore de Firenze. Big Boss, ty jesteś przekozak z tymi cytatami, kurde. To tak jak ja z cytatami z tego, kurde, z polskich komedii. Poranek Kojota i tak dalej. Dobra, to co? To idziemy do Sztygarów i obczajmy przy okazji to. Dobra, to do Sztygarów sobie pójdziemy. Mówisz o tych złotych Ludu Olch? Jeśli tak, no to uważam, że to są jedne z najfajniejszych. Jak ciemno. Wróć, nie to. Wróć, wróć, wróć. Tak, dokładnie, Big Boss. Hejka, Efi, hejka. A co on jest, kurwa, Robocop? Taka złota myśl z podręcznika dla akwizytorów. Witaj, Efi, jak tam? Wszystko zrobione? Akurat właśnie mamy fazę na cytaty z polskich komedii. Dobra, to pojadę wam teraz z cytatem z klasyki. O, przepraszam. Ja oszukiwałem, ty oszukiwałeś, wygrał lepszy. Ojejku, mam nadzieję, że amputacji żadnej nie było. Zacięłaś się w palec? To częste przy jakimś krojeniu i tak dalej. Oj, chyba słyszę, że tutaj będzie miejsce mocy. O, fuck, to jest tak zajebista miejscówka, to jest tak piękny widok. Ale fajnie. Pamiętam to miejsce. Medalion drży, to miejsce mocy. Dobra, to wezmę... Przemedytuję, zobaczymy, jak będzie wyglądał w tym miejscu wschód słońca. Który będzie wschodzić słońce o 4:00 chyba, no nie? Oj, aż mnie zabolało. Big Boss albo Diablo Co. Fajne zdjęcie na tapetę. Co? Co myślicie? Dobra. Co by czasu nie mi trężyć, to coś tutaj zadziałamy. Teraz alchemię zwiększymy. Okej, okay, zatrucie eliksirami spada szybciej o 4 punkty na sekundę, dobra. Raz, dwa, dobra. Czas działania eliksirów się wydłuża, to jest super.
Dobra, to idziemy dalej. Co to, wilki tutaj? Oho, watacha wilków chyba gdzieś tu jest. Pamiętam, w dwójce Wiedźmina fajnie było tam łazić po tym Flotsam, po okolicach Flotsam. Była fajna sprawa. Insektoidy, dobra. Efi, do wesela się zagoi. Żartuję. Nie obrażaj się. Gdzie jest ten? Wyśmienity olej przeciwko insektoidom. Jest. No, wesela, fajna sprawa. Kurde, można się wytańczyć, napić dobrze i to w fajnej atmosferze z ludźmi. Pamiętam jak w dwójce Wiedźmina żerowałem w okolicach Flotsam na tych Endriagach. Zbierałem składniki na nich. Poszło. To pamiętam, że cały czas czekałem, aż się odrodzą i tak tłukłem te Endriagi tam. No, weselicha jest fajna sprawa. Ale to fakt, czasami zdarzają się tacy ludzie, którzy po prostu, no, nie powinni w ogóle pić, tak? Znajdziesz takich, kurde, pojawi się taki, kurde, zaczyna bruździć. A są tacy ludzie, którzy po prostu nie powinni pić, tak? Powinni mieć zakaz picia. O, bardzo dobrze, Irden mam akurat.
Ruda dwimierytu, to się przyda. Dużo dobrych składników. Trzeba uważać czasami, bo kurde, wchodzi się w jakieś miejsce, nie zauważy się od razu, a tam się ten ulatnia taki na przykład gaz, ten wybuchowy, i kurde, można bardzo głupio zginąć. O, Barbur Brzuszek, no proszę. Mój sąsiad z Warszawy. Jaki ten świat mały. Co do tego picia, to nie słyszałem tego. Słyszałem też, że niedługo ta tabletka Po będzie dostępna tylko na receptę. Kurwa, w jakim my kraju żyjemy? Tabletka, którą trzeba co najwyżej 24 godziny tam po stosunku zażyć, kurde, a oni to receptę na to wymyślają. Co za kraj, naprawdę. Banda pojebów. Tyle. A, Barbur Brzuszek, nie wiedziałem, że to napisał Big Boss. No proszę. Barbur Brzuszek, a niedługo się może spotkamy, bo ja będę się wybierał do Katowic w maju. Więc jakby co, to możemy sobie zorganizować jakieś spotkanie na piwku. Razem z Efi. Może być fajnie. Dawaj, mistrzu. Darksider 528. Siema. Witam na kanale. Wielkie dzięki za followa. Dziękuję bardzo. Snake? To jak ja cię nie wyczułem tutaj, w Warszawie? No właśnie, to jest to miejsce, gdzie trzeba kota użyć. Jeszcze raz, Darksider, dzięki za followa, witam na kanale. Co tam słychać u ciebie? Toxic Panda, nie wiem, o co chodzi z tym z restartem fabuły. Nie rozumiem, jak zrestartować fabułę. Postać możesz zrestartować, możesz wypić taki eliksir, który da ci wszystkie punkty, jakie użyłeś, i możesz jeszcze raz rozdysponować je.
Nienawidzę takich płytowych zbrój. Geralt wygląda jak idiota w niej. Wcześniej próbowałem założyć tą zbroję takiego... bardzo dobrą zbroję. Miałem tą zbroję Wielkiego Słońca, czy coś takiego. Tutaj na szyi miał taki ten... To taki ozdobny z dawnych czasów, no nie? Jest taka jakby harmonika, no nie? Kurde, wyglądał jak taki dekiel. No jak idiota wygląda po prostu. Dokładnie, Efi, dobre pytanie. Bo wiadomo, służby specjalne już teraz czuwają. Mefix służbowo. Dobra. Trzeba to ogarnąć. A, co ja miałem zrobić? Miałem wypić... Wypić kota. I jeszcze wilga się przyda, bo to jest ta zasrana trucizna. Dobra. O kurde, to niezłe spotkanie się zrobi. Mefix, Balbur Brzuszek, ja. Uuu, to będzie fajnie. A ty, Big Boss, a ty gdzie mieszkasz? Big Boss, a ty ile masz lat? Co tam biega? Chyba Katakan. Tak, wampir. Old Snake, tak? Dobra, to co, czarną krew bierzemy? Gdzie jest olej przeciwko wampirom? Jest. No to coś mi się wydaje, że w maju będzie fajne spotkanie. Na Śląsku.
Chyba od krwawienia zdechu. Mefix, no to napijesz się orężady, trudno no. Za 2 lata napijesz się normalnie, jak normalny człowiek. Nic ci nie poradzimy. Efi, ale żeś pojechała kociej mordy, dobry tekst. To było dobre. Co tu kryjówkę wampir zrobił? Jest! Legendarna zbroja cechogryfa, legendarne spodnie, legendarne buty. Icha! O to chodziło. Wróć, wróć. Jak z tym, z Experience? Aha, 407. A tutaj co, jakieś wyjście na skróty? Coś tu jest. Iluzja! Super. No to pięknie. To co? Pogoda się trochę popsuła. Gdzieś tutaj będzie ta grota smokobójcy, to będziemy musieli użyć tego. Dopadła mnie ta watacha wilków, która wtedy... Warg, kurde. Kurwa, leży jeszcze tutaj, ja pierdolę. O kurwa.
To on je atakował chyba. Kurwa, skąd tu się wziął ten leszy? Dobra, generalnie nie ma co bawić się w jakieś takie gadanie, gimbaza i tak dalej. Było to takie trochę generalizowanie. Mefix ma swoje odchyłki, ale jest takim pozytywnym nastolatkiem, no. Co nie, Mefix? Znaczy, czasami gimbaza jest trochę obraźliwa, bo owszem, jest masa nastolatków, którzy po prostu zachowują się jak totalne debile, no nie? Ale na przykład ja nie lubię określenia trochę innego, tak? Odnośnie innej grupy ludzi, słoiki, tak? Bo uważam, że to jest wybitnie pejoratywne określenie, tak? Obraźliwe. Dla kogoś, kto, nie wiem, jest spoza większego miasta i co? Wielokrotnie tacy ludzie, kurde, muszą dwa razy więcej pracować, dwa razy więcej się starać i później osiągają sukces, tak? I trzeba doceniać coś takiego. A śmianie się z ludzi, że przywożą jedzenie z domu, kurde, no, a co mają robić, tak? Jeśli rodzina im chce pomóc jakoś, kurwa, no, przecież to jest normalne. Naprawdę, nie lubię tego stwierdzenia, bo to jest takie, nie wiem, pozycjonowanie siebie jako, nie wiem, osoby, które, nie wiem, mieszkają w mieście, tak? To, nie wiem, chcą siebie pozycjonować wyżej w hierarchii. Kurwa, jakiej hierarchii? Wszyscy są tacy sami, tak? Tylko jedna rzecz jest ważna. Jeśli ktoś przyjeżdża z innego miasta, to chciałbym, żeby płacił w danym mieście podatki. To jest normalne. Czekajcie, mam telefon. Dobra, jestem. A ja tego nie mówię, że taki jesteś, tak? Ja cię poznałem tu na internecie, no nie? Jesteś normalny, masz tam jakieś swoje takie, wiesz, typowe dla nastolatków, nie wiem, zachowania, ale to nie jest jakieś, wiesz, coś, co trzeba piętnować, tak? Jeśli chodzi o określenie kogoś słoikiem, to jest naprawdę śmieszne. Powiem wam jedną historię. Mam nadzieję, że was nie zanudzę. Zróbmy chwilę przerwy. Wyszedłem sobie kupić coś do jedzenia z pracy w centrum, tak? Okolice Złotych Tarasów, tam jest ta sieć tych burgerów, tych hamburgerowni Bobby Burger. Nie wiem, czy jest w Polsce, wiem, że w Warszawie jest taka sieć. No i siedzi tam koleś i dwie dziewczyny. I słucham takiego dialogu, tak? Ty wiesz, że on z tego Radomia to nawet, kurwa, kartofle w słoikach przywoził? Ja tak słucham, jak mówię i tak myślę sobie, kurwa, a co jest złego w tym, że kurwa kartofle sobie przywoził, tak? Niechby nawet kurwa przywoził, nie wiem, kotlety wieprzowe, HGW jeszcze co. Naprawdę, kompletnie nie rozumiem takiego ten... Ja rozumiem, że to wszystko się obraca w żart, tak? Ten określenie słoiki. Ale ono z jakiegoś powodu powstało, tak? Jak, nie wiem, z powodu niechęci miastowych do przyjezdnych i tak dalej. To jest, nie wiem, kolejny etap, kurwa, podziału w tym kraju, tak? Jakby było mało podziałów, tak? Że jakby społeczeństwo było mało podzielone. No dokładnie, kiedyś były inne czasy, tak? Kiedyś była inna, nie wiem, no Warszawa to jest taki przykład, tak? W czasie II wojny światowej praktycznie cała populacja Warszawy została wybita, tak? Zabito tych ludzi albo wywieziono. I prawdziwych warszawiaków, i nie mówię tutaj, że nie wiem, prawdziwy warszawiak to jest ktoś, nie wiadomo kto, tak?
jest mało, dużo było osób przyjezdnych, tak? No i de facto te osoby przyjezdne jakby, no, stworzyły to miasto, tak? Odbudowały też je. Jakby, no, zaludniły je od nowa, no. Więc też... Naprawdę, nie wiem, o co chodzi z tym stwierdzeniem słoiki, tak? To miało być takie żartobliwe, ale według mnie między wierszami jest takie ukryte szyderstwo, tak? Ale tak jak mówiłem, osoba, która jest poza mi z innego miasta, mieszka w dużym mieście i mieszka w nim na przykład już na stałe, albo na przykład wiąże przyszłość z tym miastem, to według mnie powinna przerejestrować się i płacić podatki w danym mieście. To jest dla mnie oczywiste. A skąd dana osoba jest? Kurde, naprawdę, nie obchodzi mnie to. Czekajcie. Dobra, jestem. Jakby co, to teraz będziemy kończyć. Dobierzemy się do skóry temu Leszemu, mam nadzieję, że nam się uda. Czekajcie. Co my tu potrzebujemy na niego? Musimy się trochę wzmocnić. O, krytyczne obrażenia. No, tak jak mówiłem, zabijemy tego Leszego i będziemy kończyć na dzisiaj stream. Zwiększa odporność. Czekajcie. Gdzieś tu było odporność. Czekajcie, że się zwiększa... O, obrażenia, dobra. Okej. Okay. I jeszcze będziemy potrzebowali olej przeciwko reliktom, bo to jest leszy, to relikty chyba są. Jest. Dobra. No i prawidłowo, Mefix, prawidłowo. Nie wiem, Big Boss, czemu te czasy minęły. No dokładnie, dokładnie, powstanie warszawskie. Lesz jest na 50 levelu, to może być, kurde, fajna zabawa z nim. Że zwiększymy trochę ten... żywotność, dobra. Dobra, spróbujemy z nim zawalczyć, kurczę, a się... No już...
A, sorry. Chciałem powiedzieć, że ten będzie, no, polskie społeczeństwo to są czasami fundamentaliści, można powiedzieć, niektóre grupy społeczne to się zachowują jak fundamentaliści. Dobra, zapiszę grę. Niektóre grupy społeczne się zachowują jak fundamentaliści, czy to religijni fundamentaliści, czy polityczni. Nie wiem, zachowują się strasznie agresywnie wobec innych, tak? Jeśli na przykład nie sprzyjają opcji politycznej, którą oni reprezentują, albo mają inne zdanie na tematy, nie wiem, światopoglądowe i tak dalej. To jest po prostu czysty fundamentalizm. I fakt, że nie mamy tutaj, nie wiem, w Polsce takiej grupy dużej liczby islamistów, tak? Wyznawców islamu, tak jak we Francji czy w Wielkiej Brytanii. No to co z tego, tak? Jak mamy wewnętrznych fundamentalistów, tak zwanych, no nie? Którzy sami rozwalają ten kraj od środka. No już włączyłem mikrofon. Nie, nie, to jest po prostu żałosne. Polityka w Polsce to jest żałosne. Czekajcie, tylko się przełączę na ten. Tak, to jest patologia, można by było o tym gadać długo. Trzeba będzie się spotkać i po prostu przy browarku sobie pogadać na luzie o sprawach poważnych i o dupie Marynie. Ale i tak na następnych streamach będziemy kontynuować dyskusję, bo wydaje mi się, że takie coś jest fajne, naprawdę. A, czasami trzeba porozmawiać o czymś poważnym, nie tylko o jakimś... Dobra, słuchajcie. Będę kończył streama na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję wszystkim stałym bywalcom i też dziękuję wszystkim nowym osobom, które się pojawiły i śledzą kanał. Miło mi było was poznać. Bardzo fajnie mi się rozmawiało. Mam nadzieję, że trochę wypełniłem wam sobotnie przygotowania do świąt i tak dalej. No i co? Pozostaje mi tylko życzyć wam zdrowych, spokojnych, wesołych świąt. Smacznego jajka, mokrego dygusa, albo mokrego jajka i smacznego dygusa. No, do zobaczenia, Big Boss, trzymaj się. No, tak więc jeszcze raz, wszystkiego dobrego dla was wszystkich, dla waszych rodzin, odpocznijcie sobie. No i do następnego streamu. Dzięki wielkie, trzymajcie się. No, ty też, Efi, ty też. Do zobaczenia, trzymajcie się. Wesołych świąt wszystkim. Pa, pa, do zobaczenia, na razie.